Czasy rzeczywiście są trudne i wszyscy pytają o oszczędności, wszyscy robią oszczędności, my również te oszczędności robimy. Między innymi rzeczywiście zrezygnowaliśmy z imprezy sylwestrowej, ale czas świąt to czas, kiedy nastrój jest wyjątkowy. Ten klimat, który towarzyszy zawsze świętom, jest niepowtarzalny, szczególnie w Polsce, dobrze o tym wiemy, stąd akurat na jarmarku wigilijnym nie chcemy oszczędzać, chcemy, żeby ten klimat świąteczny jednak przypominał nam dobre czasy, zachęcał też do odwiedzenia Opola, no i dawał nam troszeczkę radości w tym trudnym okresie. Odciągał może rzeczywiście od kłopotów, które w tej chwili wiele rodzin dosięgają. Stąd my serdecznie zapraszamy od 3 grudnia przez cały miesiąc na jarmark. Będzie diabelski młyn, który cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem, ale wiele innych atrakcji. Jeszcze przed Mikołajem, tutaj na polskim rynku, będzie można spotkać Mikołaja i panią Mikołajową i cały orszak, dlatego że wystartuje również, jak co roku, marsz świętego Mikołaja. Z ulicy Krakowskiej przejdzie na opolski rynek, barwny, kolorowy, w towarzystwie bębniarzy, w towarzystwie Manticory, która przygotowuje pokaz ogniowy. Wielkie show, wielkie wydarzenie od godziny 16, a o godzinie 17, 3 grudnia pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski uruchomi oświetlenie świąteczne na choince, 13-metrowej choince, która już stanęła na opolskim rynku i oficjalnie otworzy tegoroczny jarmark bożonarodzeniowy. Będzie przede wszystkim około 50 wystawców, czyli tylu, ilu udało nam się zmieścić na opolskim rynku. Będą domki handlowe, a w nich oferta związana ze świętami Bożego Narodzenia, czyli wszelkiego rodzaju prezenty i ozdoby świąteczne. Pyszne jedzenie, smakołyki z różnych regionów świata, ale przede wszystkim te kojarzone z polskimi świętami Bożego Narodzenia. Będzie przepysznie, będzie również rzemiosło artystyczne, a na scenie różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące, koncerty, spektakle teatralne, akcje charytatywne, z których również słynie nasz jarmark bożonarodzeniowy. Będą zbiórki na konkretne cele, między innymi akcja Oddaj krew, zostań świętym Mikołajem, realizowana we współpracy z Radiem Doxa. Będą również dwie osoby, to są dzieci tutaj od nas z Opola, które potrzebują pomocy i na nich będzie zorganizowana zbiórka na opolskim rynku. Szczegóły na stronie internetowej miasta, program wydarzenia już jest dostępny. On systematycznie też będzie aktualizowany o te projekty, które pojawiają się cały czas, dlatego że zgłaszają się do nas różnego rodzaju organizacje, instytucje, które chciałyby się pojawić na naszym jarmarku.